Podzielę się efektem tego eksperymentu z ziemniakami jako sposobem na przygotowanie nowych rabat. Trwa to cały sezon. Rzuca się ziemniaki po prostu na trawnik na przykład i ściółkuje grubo. Ja tu ściółkowałam grubo sianem i podczas sezonu rzeczywiście te ziemniaki, może tu pokażę, to była ta rabata tu przy żywokości i pokrzywie i ten taki pasek tutaj. Właśnie wrzuciłam parę ziemniaków, tak żeby to przetestować. No i teraz chcę pokazać, jak to wyszło. Jest październik, jak to wyszło z tymi ziemniakami. Nie widać ich tu już, pędów. One były tu bardzo rachityczne, było sucho i ja ich nie podlewałam totalnie. No ale też na tym niech polega eksperyment, bo to nie chodzi o to, żeby chodzić koło tego, bo jeśli byśmy chcieli koło tego chodzić, to ktoś by tam mógł przekopać i już. Natomiast to chodzi o to, żeby zaadaptować część trawnika używając ziemniaków i ściółki i dość grubej i po prostu na jesień jakby, czy też na kolejną wiosnę mieć rabatę. Ziemię, czyli chodzi o to, żeby teraz to odkryję, zobaczę, jak to tam wygląda. Zbiorów się wielkich nie spodziewam. Bo nie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze widać i słychać. I teraz tak, i tą ściółkę odsuwam i patrzę. No zbiorów nie ma za dużych. Były takie czerwone ziemniaczki z kilka. O, to był ziemniak na przykład. No i słuchajcie, i co? I nie ma trawy. Trawy nie ma. Jakieś pojedyncze ziemniaczki tutaj są. To był cały ten pasek tu. To pochodzi stąd. Okej. Tu jest jeszcze na przykład taka kępa trawy, ale ona jest no, martwa sobie, się po prostu rozkłada. Więc generalnie jest ziemia. Jest ziemia, trawa zniknęła. Ziemniaki miały też za zadanie spenetrować. Tu są łuski ziemniaków. Spenetrować. Nie jestem pewna, czy im się to tu udało tak bardzo. Znaczy w sensie, żeby ziemia była też miękka już. Tu jest jakby lepiej. Mhm. Ale tak widzę, że nie zapuściły za mocno tego korzenia w głąb. Być może było za sucho, ale no tak to ma być. Chodzi o to, żeby to rzucić i żeby to działało sobie. Słuchajcie, no powiem, no ciekawa sprawa. Ziemia jest, nie że nie ma, ale nie jest taka mięciutka. Natomiast też nie zaraz, wiecie co, wkopię się moment. No można sadzić. Wiecie co, można sadzić. No tu jest ziemia jaka jest. Nie spodziewałam się w sumie po pół roku, żeby było nie wiadomo co. Ale też no jest troszkę zbita. Nie jest taka pulchnitka. To mi się wydaje, że te ziemniaki nie miały szansy tak wejść bardzo głęboko. Jednak jest tu dość twardo, ale jest ziemia. Na przykład mogę teraz, na przykład jeśli bym chciała żywokostu czy cokolwiek, mogę wsadzać. A nawet wsiewać na przykład coś, co jeszcze teraz by spenetrowało tą ziemię, rozluźniło ją. No nic, słuchajcie, dajcie znać, co myślicie. Wiem, że już sporo osób coś takiego robiło i to im się sprawdza. Jeszcze pokażę później, jak... Mam nadzieję, że mi tu było słychać, jak w drugiej części ogrodu, tam gdzie wrzuciłam ziemniaki na siano, jak to się sprawdziło. Bo tam, no trochę inna sytuacja, bo tu jest jednak trawa i nic tu nie rosło pewnie nigdy. A tam na siano, czyli już na rabatę, po prostu w siano wrzucić ziemniaki i co się tam stało. Taki troszkę inny eksperyment, ale też z ziemniakami. Okej. I teraz tu spróbuję w dwóch miejscach kopnąć, znaczy odsunąć to siano. Tu widać były ziemniaki, o. Widać. I spróbuję to odsunąć. Znaczy, na czym polegał ten eksperyment, to bardziej, czy ziemniaki rosną w sianie. Czyli, że nie trzeba ich zakopywać w ziemi. I no, ja myślę sobie, że nie trzeba ich zakopywać w ziemi, natomiast takim czynnikiem, który coś się podejrzewam, a nawet wiem,
bo są dziury, że tu się u mnie zadział, to że gryzonie mi zjadły dużo z tych ziemniaków i jakby no trudno mi stwierdzić, czy to jest, czy to działa. Wydaje mi się, że tak. Odsuńmy, zobaczmy. Mam nadzieję, że to widać. Wow, ziemia jest super. O, fasolka nawet się znalazła. No, ziemniaków nie ma dużo, ale ziemia jest świetna. Są one tutaj trochę w sianku i to takie malutkie niestety. Też znowu tu nie było podlewane i nic nie było robione. No tak. Natomiast no, u mnie eksperyment trochę wyszedł, znaczy eksperyment się udał. Teza się sprawdziła tylko częściowo chyba, bo no po prostu zjadły mi. Tak się tutaj zadziało i zawsze kiedy miałam ziemniaki, nawet jak miałam w ziemi, to miałam bardzo słabe zbiory i zawsze miałam dużo gryzoni i wtedy i też sama wysnułam taki wnioseczek w tym sezonie, że kurczę, to chyba dzięki tym ziemniakom tak dużo gryzoni zapraszam, bo w zeszłym sezonie nie miałam ziemniaków i tam jeszcze kiedyś i nie było aż tak dużo tych gryzoni, a teraz są. Taki sobie wysnułam, co oczywiście pewnie tylko częściowo jest prawdą. W przyszłym roku nie planuję ziemniaków. Natomiast tutaj ziemia jest fajna. Tu jest fajna nawet bez kopania, więc nie będę jej tu naruszać i nic sprawdzać. Przykryję tylko z powrotem. I jeszcze w tej drugiej części zobaczmy. O! Proszę, no coś tu jest, nie coś. Nawet. Gdzie że widać, nie? Ale głębiej. Ale tak bardzo płyciutko. O, jaki piękny. Wow. Jestem pod wrażeniem. Już zaczął kiełkować, kurczę. No słuchajcie, coś tu jest. Może nawet na dwa obiady. Jeszcze odkopię całość. Dziś. I sprawdzę. Ogólnie wydaje mi się, że to jest fajny sposób, jeśli się komuś nie chce dużo kopać, nie lubi, albo po prostu nie, no nie kopie u siebie. To co? To chyba czosnek. To był czosnek. I może nie masz takiego wyzwania z gryzoniami. Ale no u mnie te gryzonie są. Trochę zwalam na nie to. Być może tak jest. Ale takie mam tutaj odczucie. Ogólnie cieszę się, że zrobiłam to. Coś tutaj z tego jest. Nawet kurdybanek z tego jest. Nie no, jakoś tu wszedł, muszę go, jak już rozdam, to się troszkę go tu ograniczyć. Ziemia jest dalej pulchna pod tą ściółką. Myślę sobie, nawet bez tych ziemniaków by była, bo to siano tutaj było wysoko i widzicie, jak już go jest mało. Ściano niesamowicie i w ogóle ściółka niesamowicie szybko znika, a ziemia jest och, super, super. Wspaniała. Także ciekawy eksperyment. Podzielcie się, jeśli też macie takie doświadczenia podobne albo jakoś w tym zakresie. I no i może jakieś macie pytania, może o czymś nie wspomniałam, o jakichś warunkach czy o czymś, to dajcie znać. Także dzięki i co, no i miłego życzę.